Cześć kochane dziewczyny, cześć kochani chłopacy. Mamy 7 rano. Wyszłam sama z kawą, żeby nacieszyć się porankiem i patrząc na niebieskie piękne zapominajki, te niepozorne kwiatki, myślę sobie, to będzie piękny dzień. A jeżeli wyszłam ja, to oraz przy okazji wszystkie nasze zwierzęta. Teraz akurat Miron położył mi się na kolanach. Już wiemy, w czwartek Miron będzie miał zabieg. Chyba jeszcze nie znamy godziny, ale chyba koło 11 i 12. Siedzę sobie tutaj z kawką, patrzę na nasz ogród, który zaraz Wam pokażę, jaki jest w słońcu, i myślę sobie, warto było, żeby tylko po prostu usiąść, zatrzymać się i popatrzeć. Co tam kudeł? Co tam kudeł? Co tam? Co tam, Kilus? No to teraz, kochane dziewczyny i kochani chłopacy, widzicie ten widok, który ja widzę, siadając na schodach naszego domu. Po prawej stronie ta ozdobna wichnia została przywieziona 6 lat temu z Gdańska. A ta jabłoń, popatrzę na ręce po lewej, kupiona była w tym roku czy w zeszłym u pana Marka. Maj, oprócz tego, że kwitną drzewa oczywiście, to też jest czas niezapominajki, która się rozsiała u nas z jednej małej kępki. Od kilku dni, kiedy się tutaj pojawiła ta niepozorna kępka niezapominajek, przyglądam się jej. Ona sama się tu zasiała. Nie wiem, czy te warunki są dla niej dobre, bo rośnie w kamieniach. Ale doskonale sobie daje radę. To tak jak my. Czasami musimy przejść drogę, która jest kamienista. I też dajemy sobie radę. Pigwowiec. Przesadziłam go w zeszłym roku. Rósł w warzywniku. Nie bardzo mu tam pasowało. Miał bardzo mało owoców. Prawie nie kwitł. I postanowiłam, ponieważ wiem, że ma piękne kwiaty, postanowiłam go w zeszłym roku właśnie przesadzić na rabatę, gdzie rosną kwiaty przed domem. I proszę, odwdzięczył się przepięknym kwieciem. A ja wciąż zachwycam się moimi niezapominajkami. Rosną w takich nieprzyjaznych warunkach. są niepozorne, a z drugiej strony przepiękne. Towarzyszy im kocimiętka, ulubienica naszych kotów. A więc ścieżką ceglaną, porośniętą niebieskimi zapominajkami i miniaturowym psem przechodzimy do ogrodu, gdzie rośnie trawa. Gdzie królują brzozy. Ale oprócz brzus króluje też wiśnia. Wydaje mi się, że wyjątkowo w tym roku zakwitła, ale mogę się mylić. Jestem nią zachwycona. Podziwiam ją z każdego miejsca w naszym domu. Z sypialni i z jednego pokoju. Wyjątkowo w tym roku zakwitła. Ale ona nie zakwitła tak sama z siebie. Ja wyjątkowo też o nią dbałam. I tak jest z wszystkim. I jeszcze Miron, który położył się na rabatach. Już nie reaguję, już ich nie przeganiam. Niech też się cieszą z życia. Jeśli lubią kłaść się w rabatach, to dlaczego nie? Mówiłam wam wczoraj o tych bulwach, które posadziłam. No postawiłam te donice jak żołnierze na warcie w rządku i one muszą, nie muszą, bardzo bym chciała, żeby zasłoniły ten mur, który powoduje, że cierpi moja dusza. A z drugiej strony, jak sobie pomyślę, jak inni ludzie mają problemy, to co tam wtedy ten mur? To jest pan Pikuś. A więc znowu idziemy ścieżką. Ta ścieżka będzie przedłużona, ale zbieram na to siły. O, tak powiem. Zbieram na to siłę. A jeszcze tak niedawno te brzozy nie miały żadnego listka. I przypomnę tylko, że wszystkie te drzewa posadziliśmy z Wojtkiem sami. Ten ogród ma dopiero 6 lat. Doczekałam się. Trzeba być cierpliwym. Zobaczcie, kochani, jak ta wiśnia z tym swoim pięknym kolorem pięknie współgra z gruszą, która kwitnie na biało. Nie skosiliśmy jeszcze trawy, bo czy ta nie jest piękna? Jest tak samo piękna jak ta kupiona za wielkie pieniądze w szkółce. No zobaczcie sami, jakie ma piękne kłosy. i nasz buciek. Czekamy teraz na małe. Muszę wam zdradzić, że wczoraj z Wojtkiem usiedliśmy na tej ławeczce. Pomilczyliśmy wspólnie. Popatrzyliśmy na ogród. Na dom. Na kwitnące drzewa. I powiedziałam Wojtkowi: Wojtuś, było warto. Było warto rzucić wygodne życie. Jeszcze nie kosiliśmy trawy. Może później pokażę wam kilka ujęć, jak pięknie wygląda ta żółć na zielonej trawie. To może teraz? To może tu? Czasami jak siedzimy na ławce i patrzymy na nasz ogród, zastanawiamy się, czy kiedyś to się skończy. I pod koniec wiosny, kiedy już jest coraz mniej prac w ogrodzie, mówię do Wojtka: Wojtuś, to już jest koniec, teraz tylko będziemy dbali o to. Już nie będziemy kopali, nie będziemy się szarpali z tą ziemią. Ale potem przychodzi kolejna wiosna. Tak, ja już mam plany na kolejną wiosnę. Chciałabym posadzić w naszym ogrodzie 3 czerwone drzewa, żeby dawały kontrast tym pięknym brzozom. Tak, trawy jeszcze nie kosiliśmy. Ale tak też jest pięknie. Te brzozy też sami sadziliśmy. A ja zawsze utyskiwałam do Wojtka: nie doczekam, kiedy one urosną. A teraz zbieramy w swoim zagajniku grzyby. No nie teraz, na jesień. A kiedy wyjdziemy z zagajnika brzozowego, mamy widok na taką przestrzeń i ogromny staw. Na wprost mieszkają nasi sąsiedzi. Sąsiedztwo zawsze kojarzyło mi się z czymś innym. Na klatce schodowej z sąsiadką obok. A tu mamy do sąsiadów kawałek. No to wracamy do domu. I znowu mijamy nasze brzozy, które uwielbiam, które były małymi drzewkami, które wykopał z jakiegoś rowu Wojtek. Lubię ten moment, kiedy dochodzę do naszego domku, kiedy wyłania się z tej zieleni. Tak, było warto. Było warto, ale w tym całym zachwycie nad wsią, nad sielankowym życiem trzeba też pamiętać dla własnej równowagi, że to jest ogrom pracy. Dlaczego to zawsze podkreślam? Bo życie, kochanie, nie jest czarno-białe. Życie ma bardzo dużo barw. Bo życie nie jest tylko sielanką. Jest trudne, ciężkie, ale też piękne. Zobaczcie, kochani, jaka na naszym podwórku jest gra słońca. Powinnam powiedzieć gra światła. A ja cały czas w szlafroku. A to drzewko, które wam teraz pokazuję, wyhodowaliśmy sami. Od pestki. Jeszcze nie kwitła, bo to jest jabłoń, ale i tak cieszy oko. A tu czeremcha. O najpiękniejszym majowym zapachu. Dobrze, kochani, zmykam do domu. Miłego dnia. To będzie dobry dzień. To musi być dobry dzień.